Kupimy. Dzień dobry, niedzielnie. My tutaj zaczynamy dzień śniadankiem, więc będzie coś takiego. Jest kawcia. Nalałam nam od razu też trochę soczku. Zatem smacznego, jeśli też coś jecie. Dzień dobry. U nas niedziela pod hasłem sprzątamy, ogarniamy, wyrzucamy, porządkujemy przestrzeń. Tak trochę nietypowo, ale w sumie wczoraj mieliśmy dzień taki lekko rodzinny. Byliśmy na kulkach, potem mieliśmy gości, więc już na sprzątanie po prostu zabrakło czasu, dlatego stwierdziliśmy, że dzisiaj zabieramy się za to. Miało być od rana, nie wyszło od rana, ale w sumie lepiej późno niż wcale, więc powolutku przeglądamy wszystko. Ja mam tu jeszcze kawcie, moją drugą dzisiejszego dnia. I tak, wczoraj zrobiłam mały przegląd w ubraniach Lili. Mam kolejną torbę do oddania mojej siorce. U nas, wiecie, taka rotacja. Trochę ona mi, trochę ja jej. Wiadomo, że tam trzeba zawsze skorygować pory roku i tak dalej. Ale no tak to plus minus wygląda. Zaraz będziemy nurkować pod łóżko, bo tam mamy składy zabawek, a musimy się też przygotować pod kątem urodzin, bo jedziemy w przyszłym tygodniu na urodziny. Więc wiecie, bym chciała wszystko zapakować tak, żeby było tip-top. Przy okazji jakieś pranko, tego typu, wiecie, zajęcia dnia codziennego. Od razu wyciągnęłam z mojego magazynu prezenty, bo będziemy mieć dwie okazje, drugie urodziny i trzecie urodziny. Przy okazji jeszcze moje urodziny. I pomyślałam, że na drugie urodziny fajnie sprawdzi się gra Urodziny Tygryska, taka loteryjka z Kapitan Nauka. Wydaje mi się, że to będzie dość dobra rzecz. W ogóle musimy jeszcze też gry popakować, które po prostu oddajemy. I tutaj mam jeszcze książkę Mam dwa latka. My mieliśmy książeczkę Naroczek. Tutaj jest kilka takich uroczych opowiastek, nie za długich, z ładnymi rysunkami, więc mam wielką nadzieję, że prezent przypadnie do gustu. Opowiem Wam taką ciekawostkę. Wczoraj właśnie rozmawiałam na temat, wczoraj albo przedwczoraj, na temat jedzenia na tłusty czwartek i mnie oświeciło, że tłusty czwartek przecież jest już teraz, zaraz, a my w sumie ani żadnych oponek, ani nic nie zrobiliśmy, więc dzisiaj misja, robimy, co robimy? Faworki, chruściki. Każdy wiem, że nazywa inaczej. U nas w domu te dwie nazwy były używane naprzemiennie i u nas zawsze robiło się faworki na piwie. I co jest też ważne, one były zawsze takie cieniutkie i potem po usmażeniu były tak niesamowicie chrupiące, takie przepyszne, delikatne, leciutkie. Sklepowe, szczerze mówiąc, w ogóle nie umywają się do tych domowych, bo one zawsze były takie twarde, takie, no to nie było to. I my z Kubą próbujemy dorównać temu wzorcowi, który ja pamiętam właśnie z dzieciństwa. Czyli one właśnie muszą być cieniuteńko rozwałkowane, więc tutaj mój mąż wspomaga mnie swoim ramieniem i no i robią się takie naprawdę fajne, takie z bąbelkami, po prostu obłędne. Mam nadzieję, że szybko znikną, bo ja nie lubię, jak tego typu rzeczy, wiecie, za długo stoją. Myślę, że dwa dni, Kuba pewnie weźmie trochę w delegację, a na tłusty czwartek pewnie kupimy sobie jakiegoś pączka, bo u nas też jakoś nigdy nie było takiej, wiecie, kultury robienia wszystkiego w opór, więc zabieramy się do dzieła. Co to za literka? Co to za literka, Lili? L. L jak? Lila. L jak Lila, pięknie! Biegnijcie po następne literki. Co tu masz? K. Nie, to nie jest... H. H jak? Jak łyska. Jak Hania. Jak Hania. Dobra. Super, co tam Dalia ma? Co tam masz? A jak ananas? A jak ananas? B jak banan. Nie, gdzie jest k? A jak cytryna.
Tak, k jak? Gluzka. Nie, k jak? Kuba, kalafior, kukułka, krowa, kot. Takie sulapa? A tak? Mam to zrobić, ja chciałem chmurki porobić. A, dobra. To postaram się nie na chmurki, dobra? Nie na liście, tak? Strzeliłam trening, faktem niekompletny, bo jestem po prostu tak zmęczona. Ciężka noc, potem wam opowiem. Nagrodzę się szokobonsem, podgrzewam do Lusi mleko i cisnę pod prysznic. W każdym razie noc była ciężka. Przybudziłam się parę minutek po trzeciej. Miałam takie schizy, że nie mogłam zasnąć. Autentycznie, po prostu co zamykałam oczy, to miałam jakieś takie poczucie nieswojości. Tak sobie mówiłam, że jeśli do piątej nie zasnę, to kij, po prostu wstaję, idę, nie wiem, zrobić sobie kawę, cokolwiek, po prostu na dół, tak żeby dziewczyny pospały, ale też Lila co chwilę się budziła i tak, to chciała się przytulić do mnie, to chciała się przytulić do Dali, potem znowu do mnie, potem znowu do Dali. I zasnęłam 4:30 gdzieś tak, pamiętam, że jak ostatni raz patrzyłam na zegarek, to było około 4:30, więc jestem... I może trochę jest nie ten tego nieistotny fakt. Więc strzeliłam trening taki, powiem wam, że był fajny, bo był taki energia przeplatana z hantlami. Idę się zaraz wykąpać, koniecznie. I ogarniamy dalej życie. Przyszła nasza paczka Sinseya. Jej. Więc Dalia już grzebie, już przymierza w ogóle buty. To już jest ten etap. Także jej mleko i uciekam. My tutaj z Daluchą mamy wielkie pudło. Dalia już w ogóle przymierza moje buty. To już ten etap, naprawdę, to już jest ten etap. I generalnie przyszło sporo tego. Zamówiłam parę rzeczy, że tak powiem, żeby zobaczyć je na żywo. Między innymi o taką torebkę. Myślałam, że ona będzie ciut większa. Wzięłam też rzeczy, które, że tak powiem, były pierwszej potrzeby. Na przykład album, bo mamy jeszcze dużo zdjęć do posegregowania, a niestety nie mamy albumów. I tak, wiecie co? Chcę też zrobić roleczkę, więc zamówiłam balonsy takie. Myślę, że w ogóle dziewczyny będą się mega cieszyć z takich baloników. Ładne? Mam różowy kolor jeszcze? Czerwony. Nie mam różowego koloru. Jest czerwony kolor, kochanie. Co wzięłam? Wzięłam oczywiście jakieś opaski, tak jak wam mówiłam. Wzięłam jakieś takie fikuśne gadżety do włosów. Bo trochę planuję wziąć się tak nieco bardziej za moje włosy. Siśko? No, wyciągam siśko. O, to w ogóle jest bardzo ładne, pokażę wam. To są, uwaga, świeczki. Wyglądają tak, nie wiem, nieco się kojarzy w szalone lata... 80, może bardziej na 60 bym powiedziała. Na twoje urodziny? Nie, to nie są, kochani, świeczki na urodziny. Zamówimy z Gabi jakieś piękne świeczki. Ale wyglądają naprawdę bardzo ładnie, tylko ja są kwadratowe. Z Gabi. Z Gabi chcesz? Chodź, kochanie, szperamy tu. Są jakieś takie, wiecie, gadżety, ale myślę, że to wam po prostu pokażę w oddzielnym holu, ale mega mi się podobają. Rękawiczki też masz? Aha. Piękne. Nie mają. I coś, co na bank będzie hitem, bo Dalia ostatnio ona tak dba o swoje stylówki, że nawet zakłada gumki do włosów na ręce i mówi, że to są bransoletki, czyli zamówiłam bransoletki takie prawdziwe z księżniczkami. Wybierzesz najładniejszą? Szpulkę. Rozpunkę chcesz? Aha. Chcesz zaraz założyć bransoletkę? Szpulkę. Dobrze, kochanie. Lubię szpulkę. I kogo jeszcze lubisz? Oto. To jest Aurora. Jestem Aurora i szpulkę. Ten... A zobacz, kto jest tutaj. Mulan. Mulan jest? A tu? Arielka. Arielka. A tu? To? Ta tutaj, pani Ota. Szpulkę. To jest Kopciusiek. Kopciusiek to. A tam Śnieżka jest. Śnieżka. Ten to. Dobrze, zaraz wybierzemy. Tu jeszcze wam tak na szybkości pokażę, bo zamówiłam dziewczynom ubranka, już tak właśnie z myślą o wiośnie i już widzę, że ta spódniczka idzie
do zwrotu. To jest rozmiar 98. Celowo wzięłam niby w rozmiar większy niż to, co nosi Dalia, ale ona jest mega wąska. Myślę, że taka 104 byłaby spoko na Lilę, no ale to muszę oddać, bo bez sensu jest mi, wiecie, zostawiać po prostu za małą spódniczkę, więc zawsze będzie dycha do przodu. A tutaj mam sukienkę. To jest rozmiar 110, ale długość myślę, że będzie spoko na Lilę. Ona jest, jak, tak jak widać, w serduszka i w truskawki. Ale ona znowu jest mega szeroka. Generalnie nie ogarniam chyba do końca tych dziecięcych fasonów, bo tutaj... Mamo. Widzicie? Zobacz, także mama. Już ci zakładam, myszko. Zobacz, także no takie historie. No ale to idzie do zwrotu. W ogóle tak, ja taka... Po prostu 100% seksapilu. Ale suszę włosy. Więc coś miałam wam powiedzieć. Jakąś taką, powiem wam, poczułam energię. Zaczęłam sobie oglądać vlogi Agi i Sawy. Myślę, że większość osób Agę Sawę kojarzy, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, być może w moim świecie Aga Sawa jest taka dosyć popularna. I jakaś taka poczułam się naładowana tym powerem i tą energią. Nie wiem, Aga Sawa ma te vlogi takie dosyć spokojne, na zasadzie, wiecie, tu coś ugotuję, tu wyjdę sobie z psem na spacer. Ale tam jest jak dla mnie taka mega przyjemna kobieca energia, taka, że no właśnie, kobieto, ty nic nie musisz, kobieto, ty dbaj o siebie, ty się rozpieszczaj, kobieto, kochana moja, ziomalko, żyj fajnym życiem takim, które ci się podoba. I to mnie mega jakoś tak, wiecie, zachęca do wszystkiego. Ostatni vlog, jaki oglądałam, to był jakiś taki wyjazd Agi z jej koleżanką Maliną, zdaje się, do Warszawy. I ja mam ostatnio takie jakieś marzenia. Marzenie w ogóle jest dla mnie takim dosyć dużym słowem, ale mam jakąś taką wewnętrzną potrzebę wyjazdu z ludźmi, ale w takich przeróżnych konfiguracjach. Na zasadzie chciałabym gdzieś jechać jakąś taką większą paczką. Ja w ogóle nie mam paczki znajomych, ja mam raczej takie porozrzucane osoby z różnych środowisk. Ale fajnie by było jechać taką większą grupą gdzieś pod jakiś taki domek, może na Kaszuby. Wydaje mi się, że Kaszuby mają taki dosyć przyjemny klimat. Ale wiecie co, tak z takim poczuciem takiego luzu, że nie musimy wszyscy na sobie wisieć, że możemy spędzać czas albo solo, albo tą całą grupą, albo w przeróżnych konfiguracjach, nie wiem, faceci mogą z facetami, kobietki z kobietkami, to może się jakoś wymieszać na przeróżne warianty. Wiecie, taki wyjazd właśnie nie, że jesteśmy teraz skazani na siebie 24 godziny na dobę przez cały weekend na przykład, tylko że jedziemy tam razem, ale nie musimy sobie wisieć nad głową, tylko mamy ten komfort takiego, wiecie, że robimy co chcemy. Mega po prostu, jakoś tak. Ale naszą mnie też, kurczak, fajnie by było skoczyć gdzieś znowu w takim typowym babskim gronie, bo to dla mnie też jest zupełnie inna energia. Jak fajnie by było znowu skoczyć gdzieś rodziną, tak wiecie, ja, mój mąż, nasze córki. I jak fajnie by było skoczyć tylko z mężem. W ogóle właśnie tak chyba muszę zagadać do Kuby, że może byśmy się urwali kiedyś do Warszawy. Właśnie bez dzieci, z taką dosyć czystą głową i nie wiem, byśmy poszli sobie gdzieś do galerii sztuki, w sensie nie na zakupy, tylko do galerii sztuki, a może gdzieś tam do muzeum, byśmy może gdzieś zrobili sobie spacer po 19. Takie, wiecie, takie rzeczy, na które nie pozwalają nam dziewczyny, bo jeszcze są trochę za małe. Jakby, wiecie, nie wiem, nie wzięłabym im do Muzeum Polin, bo dla mnie to nie jest miejsce dla dzieci. No ale wezmę ich na przykład do jakiegoś muzeum typu Kosmos, chyba Muzeum Kosmos, tak to się nazywa, bo to jest miejsce dla dzieci. A więc fajnie by było właśnie w takich przeróżnych wariantach, konfiguracjach gdzieś tam pojeździć, bo czas ucieka. Ja jestem na parę dni w sumie przed moimi urodzinami i mam tą myśl, że kurczę, no ten czas ucieka. On niby nie przelatuje, wiecie, że jeden dzień to jest, kurczę, jeden miesiąc, ale no jednak on leci i generalnie to nie ma na co czekać. Nie ma w ogóle na co czekać, trzeba korzystać, trzeba jeździć.
Mnie w ogóle też ten nasz wypad zimowy do Łodzi mega otworzył na to, że można jeździć nie tylko latem. I w ogóle też ostatnio jakoś tak mnie tknęło, bo my sobie tak trochę z Kubą śmieszkujemy. Ostatnio właśnie rzuciłam hasło, jedźmy do Zakopanego, dziewczyny są już takie, wiecie, w miarę. Wejdziemy sobie nad to morskie oko, bo tam jest taka dosyć przyjemna, prosta trasa. A mój mąż zaśmiał się, że nie stać nas na wypad do Zakopanego, bo wypad do Zakopanego to jest po prostu jak, nie wiem, wypad do Paryża. W sensie Zakopane jest trochę droższe. I to trochę jest w tym racji, że jednak wakacje w Polsce dla Polaków są dosyć kosztowne. Ale wiecie co, ja lubię generalnie jeździć po Polsce. W zeszłym roku chyba jakoś spotkałam się z takim mega mech ze strony znajomych, że oni po Polsce to nie, absolutnie nie, nie. A naprawdę we mnie zaraz odzywa się ten taki głos, że cudze chwalicie, swojego nie znacie. Wydaje mi się, że mało jest osób, które tak naprawdę fajnie poznały Polskę i to, co ona może zaoferować. No bo oczywiście jest ta Warszawa, jest Gdańsk, jest, nie wiem, Kraków, Oświęcim, Wieliczka, jest Wrocław, może Poznań gdzieś tam się przewija, jest Zakopiec. Ale czy ludzie tak naprawdę znają coś oprócz tego? Jakieś takie fajne, ciekawe miejsca, które są przepiękne, które naprawdę mogą zachwycić i w których naprawdę można miło spędzić czas. Wydaje mi się, że u nas naprawdę jest, dla każdego jest coś dobrego. Chcemy morze, jest morze, fakt faktem zimne, ale nasze morze też daje swój jakiś taki klimat i urok, typu zachody słońca, wzbieranie bursztynów, tego typu rzeczy. Mamy mnóstwo jezior, mamy tą Szwajcarię Kaszubską, podobno Podlasie, sama nie byłam, ale podobno tereny na Podlasiu też są przepiękne, przefantastyczne i warto jest się wybrać. No tutaj Warmia, Mazury, ja trochę psioczę na Warmię i na Mazury, bo ja nie jestem raczej osobą, która zachwyca się samym jeziorem. Jakby wypad pod domek, spacery po lesie spoko, ale taki cały dzień nad jeziorem to nie jest mój klimacik, ja jednak wolę bardziej spacery, taki mocno siedząco-leżący klimat nad jeziorem czy tam nad morzem, to nie jest coś dla mnie. Ale no właśnie, mamy przeróżne jakieś pomniki przyrody, pomniki historii, muzea, jakieś parki rozrywki. Tego jest wszystkiego w opór. Ja bym chciała więcej jednak poznać tych miejsc. Także dobra, kończę, bo ja miałam zaraz się zebrać, a ja sobie tutaj trochę dłubczę, czyli robię takie podsumowanie zimy. Stwierdziłam, że zacznę wcześniej, co by potem naprawdę nie płakać, że się nie wyrabiam, bo ja wiem, jak to będzie, że po prostu tak powiem, jeszcze dużo czasu, później, nagle zorientuję się, że pojutrze zaczynamy wiosnę, a podsumowanie zimy leży, kwiczy, płacze i ja przy okazji płaczę, bo nie wiem, jak się do tego zabrać. Więc zaczynam wcześniej, mówię tak, wiecie, nawet co tydzień jakiś tam fragment, przy okazji pousuwam zbędne pliki, bo już będę miała, że tak powiem, przerobione je na jakiś jeden film. No i potem jeszcze dodanie głosówki. To zawsze jest dla mnie taki najcięższy punkt, powiem Wam szczerze. Być może też dlatego rzadko pojawiają się footbooki.